Basia Rosłaniec i chciałam wam powiedzieć swoje świadectwo. Wychowałam się w rodzinie katolickiej, tak jak większość ludzi tutaj w Polsce, ale tak jakby nie znałam Boga. Dla mnie Bóg to był pewnego rodzaju tradycja. Oczywiście znałam wszystko o Jezusie z katechezy, przeszłam przez wszystkie rytuały, ale nigdy nie znałam Boga osobiście. I szukałam tego Boga. Zaczęłam Go szukać w różnych innych nurtach, w nurtach ze świata. Szukałam czegoś duchowego. Szukałam tego Boga w buddyzmie, szukałam Go w tym nurcie New Age. Ale ogólnie mówiąc, oczywiście nigdy Go nie mogłam tam znaleźć, ale moje życie toczyło się w dół, staczało się w dół. Czułam się coraz bardziej nieszczęśliwa, dostawałam depresji. Depresja zrobiła się coraz mocniejsza. Moja depresja była tak ciężka, że nie byłam w stanie wstać rano i nie byłam w stanie w ogóle nic robić. Nie chciałam wstawać, nie chciałam żyć, chciałam umrzeć, chciałam się zabić. Poszłam do psychiatry. Byłam na bardzo ciężkich psychotropach. Chodziłam na różnego rodzaju terapie. Niestety nic nie działało. Ale któregoś dnia ktoś mi powiedział o Jezusie. Było to dla mnie takie dziwne. Takie dziwne. Oni mówili o Jezusie. Pamiętałam tego Jezusa z katechezy. I tak za bardzo nie rozumiałam, ale ktoś mi powiedział, że Jezus umarł za mnie. I ja się z tym zgodziłam. Mówię, zgodziłam się z tą informacją, że Jezus za mnie umarł. I wtedy, kiedy ja zgodziłam się na to, kiedy ja w to uwierzyłam, że Jezus Chrystus realnie za mnie umarł, wtedy moc przyszła do mojego życia. Moc tak potężna, że wyszłam z tej depresji, w której byłam przez wiele lat. Wyszłam z tej ciemności, w której byłam przez wiele lat. Wyszłam z tej opresji, w której siedziałam przez wiele lat. Dlatego jestem tutaj, by wam powiedzieć, że możecie chodzić sobie do kościoła. Możecie uważać, że przez własne uczynki osiągniecie to czy tamto. Ale ja chcę wam powiedzieć, że jeżeli nie przyjmiecie Jezusa Chrystusa do swojego życia, to nie narodzicie się na nowo. Jeżeli nie narodzicie się na nowo, to nie ujrzycie Królestwa Niebieskiego. Jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa do swojego serca i uczynisz Go swoim Panem i Królem, to ja gwarantuję ci realną i prawdziwą zmianę w swoim życiu. Nie tylko taką zmianę, że uzyskasz życie po śmierci, ale taką zmianę, że twoje życie nigdy nie będzie już leżało w gruzach. Twoje życie się podniesie, twoje zdrowie się podniesie, szczęście twojej duszy się podniesie, jeżeli realnie otworzysz się na moc i prawdę Jezusa Chrystusa. Obiecuję ci to i gwarantuję ci to. Bo jeżeli uwierzysz w słowa Ewangelii, jeżeli uwierzysz w prawdę Ewangelii, jeżeli staniesz na tej prawdzie, to Jezus Chrystus przyjdzie do ciebie i cię uwolni od opresji tego świata, od opresji, która panuje tutaj w tym świecie. Więc jeżeli potrzebujesz uwolnienia, jeżeli szukasz jakiejś furtki w swoim życiu, jeżeli szukasz prawdy, to zapraszam cię, przyjdź na rozmowę tutaj z nami. Przyjdź i pomodlimy się razem. Pomodlimy się modlitwą, która uwolni moc Jezusa Chrystusa do twojego życia. Bo Ewangelia mówi, że jeżeli uznasz w swoim sercu i wyznasz swoimi słowami swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, to będziesz zbawiony. Więc nie marnuj ani dnia. Pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Bo Bóg cię woła i Bóg chce dobra.
Bóg chce zdrowia dla ciebie. Bóg jest dobrym ojcem i dał swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, abyś przez pojednanie się z Bogiem uzyskał życie wieczne. Amen.